Jesteśmy przy plaży Drazica w Biograd na Moru. No, jest to jedna z lepiej dostosowanych plaż pod kątem rodzin z dziećmi. Jest to plaża żwirowa. Tutaj z tyłu za moimi plecami widzimy tutaj parę ślizgawek takich wodnych. No, generalnie na plaży jest toaleta, tak jak już wspominaliśmy, no ale jest ona tam dodatkowo płatna w kwocie 1 euro. No to no my generalnie uważamy, że sanitariaty na plażach publicznych powinny być bezpłatne. No plus za to, że ona jest, no minus niestety, że jest odpłatna. No tutaj w okolicy są przebieralnie, także można uznać zaplecze za w miarę przyzwoite, porządne. Także sama plaża naprawdę dobrze się prezentuje. Po na przeciwległym brzegu mamy fajny widok na wyspę Pasman i przeciwległy Tikon. Także na plaży Drazice mamy dostępne również bezpłatne natryski. No jedynym minusem jest ten brak toalet, no ale to możemy pominąć. Mamy do dyspozycji masę generalnie punktów usługowych. Są przebieralnie, także wydaje mi się, że jeżeli idzie o rekreację, wypoczynek, no miejsce naprawdę bardzo fajne, godne polecenia. Jest to plaża no, typowo żwirowa, jak zresztą większość w Chorwacji. Na plus no, rzeczywiście idzie fakt, że no, tutaj jest sporo przestrzeni, żeby się rozłożyć. Jest też obok lasek liniowy, jest też zaplecze do uprawiania sportów wodnych. O, tutaj z tyłu, za moimi plecami. No, plaża ta w Biogradzie widokowo też jest fajna. Generalnie naprawdę fajne miejsce, żeby spędzić trochę czasu. No mówię, pod kątem spokojnego wypoczynku rodzin z dziećmi mega fajne miejsce. Z racji tego, że z tyłu tutaj widać jest wyspa Pasman i Tikon. Tutaj mamy kanał, który powoduje to, że po prostu ten ruch falowy z tyłu też jest mniejszy, stąd mimo, że Adriatyk nie należy do jakichś akwenów specjalnie mocno narażonych na działanie fal morskich, to tutaj woda jest naprawdę fajna, spokojna. No jest umiarkowane, jeśli idzie o poziom zejścia. No mówię, jest to klasyczna plaża żwirowa, także no myślę, że tutaj spokojnie mogłyby rodziny z dziećmi korzystać z tego. No bardzo fajne, ciekawe miejsce, nie? Jesteśmy przy plaży w Biogradzie. No jest tu dostępne WC, przy czym jest ono płatne dodatkowo, tutaj bodajże 1 euro za wejście. Także no plus za to, że jest, no minus za to, że nie jest bezpłatne. No ale no u nas w sumie w Polsce też no, nie jest przeważnie za darmo, więc no powiedzmy na zero generalnie. No plus, że w razie czego jest, nie? Choć szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę no tutaj te zarośla, z których można potencjalnie skorzystać, no to to WC moim zdaniem, no dobrze by było, gdyby było bezpłatne jednak. Dobra, raz kozie śmierć. Jak przycisnęło, to nie ma lekko. Wrzucamy to. O. I możemy przejść. Wow. No dobrać. Są właśnie atuty chodzenia po sezonie. Parking jest bezpłatny. W sezonie płatny. Ale tak jak widać tutaj, są fajne zacienione miejsca. Także lokalizacyjnie jest to mega fajne miejsce. No na wypoczynek naprawdę tutaj, jeśli idzie o to, się to w miarę spina. Nie mamy zaplecze tutaj usługowe, mamy dostępne sklepy. No generalnie to wszystko fajnie wygląda. Wprawdzie tutaj aktualnie jesteśmy we wrześniu, także to jest taka pora, że tutaj już no generalnie wszystko się troszkę zamyka. No ale samo miejsce naprawdę ma godną prezencję, nie? Z tyłu widzimy stadion do piłki wodnej w Biogradzie. No, piłka wodna to jest taki sport dla Chorwatów, no powiedzieć może nie narodowy, no narodowy w sumie, jest to sport narodowy, także no generalnie widać, że jeżeli jest gdzieś jakieś miejsce, gdzie można tutaj ewentualnie tą dyscyplinę uprawiać, to są tworzone takie akweny. No tu akurat widać, że jest to fajnie zagospodarowane, jest sztuczne oświetlenie, także naprawdę można tu organizować zmagania. A z tyłu tutaj, za tym stadionem,
widzimy wyspę Passman, nie? To jest wyspa, która jest połączona też bezpośrednio z wyspą Uglian i Ficon, do którego kursują promy tutaj właśnie z Biogradu. Także z tyłu widzimy miejsce, gdzie można popływać, pouprawiać rekreacyjnie też pływanie. No mega fajna rzecz, no, nie każdy się czuje na to, żeby tutaj ewentualnie sobie na otwartym akwenie może pływać. A zawsze to jest bezpieczniej, tak? Bo to jest tutaj zamknięta przestrzeń, a daje naprawdę mega fajny klimat. Jest zewnętrzne oświetlenie tutaj, także można nawet latem organizować tutaj wieczorem, w nocy, przede wszystkim wieczorem, zmagania tutaj drużyn grających w piłkę wodną. Także no, fajny tutaj, jakby to powiedzieć, fajne zaplecze przy plaży Drawnice. Naprawdę to się fajnie tutaj prezentuje, nie? Jest obiekt, przy którym można śmiało organizować imprezy, czy jakieś tutaj też zmagania sportowe. Nie tylko piłkę wodną, ale jak widać, można też i sobie tutaj poćwiczyć pływanie.